samochód spakowany, nastroje pozytywne. Wyjeżdżamy nad morze. Będzie się działo. Hej, hej, hello. Jedziemy nad morze do miejscowości. Widzicie. Będziemy pluchać się w morzu. Jest piękna pogoda. Ciepło nawet jak na maj. Wczoraj padało. Dzisiaj jest bardzo ładnie. Będziemy się wczasować. Mamy tygodniowy urlop. Pozdrawiamy z trasy. Po drodze nad te morze zatrzymaliśmy się na parkingu. Kawałek dalej, w oddali, znajduje się jakiś most. Wydaje się być ciekawą konstrukcją, dlatego korzystając z okazji, chęcią go obczaję, zobaczę co to jest, czy jest ciekawą konstrukcją, czy po prostu zwykłym mostem. Faktycznie jest to most kolejowy. Właśnie jedzie pociąg. Fajnie, że się udało to uchwycić. A teraz jest zobaczyć, co to za most. Jest to za Gdańskiem. Gdańsk żeśmy minęli. Jedziemy w stronę morza. Most wykonany z cegły. Cegła wygląda tak o tak. Ściany też są z cegły. Fajnie, ale jest echo, zupełnie inny głos. Ej. Naprawdę jest mega odczucie, jeżeli chodzi o to. A tak wygląda ten most, kiedy już przeszedłem i jestem z drugiej strony. Prawie dotarliśmy do miejscowości Wicie. Przed nami widać tam w oddali piękny widok na jezioro, a zaraz za nim widać morze. Także widok jest piękny, widok jest bajeczny. Pomiędzy jeziorem a morzem znajduje się trasa, którą kiedyś jechaliśmy rowerami. Może i droga nie była krótka, ale warto. Wicie czy nie wicie, dzisiaj tą miejscowość zobaczycie. Idziemy nad morze wyjściem W3, które jest przed nami. Przeszliśmy teraz od ośrodka przez lasek. Lasek jest taki jak widać, jest liściasty. Mostek. Droga. Przepraszam pana bardzo, chciałam coś powiedzieć. Pamiętam jak dziś, jak tą ścieżką rowerową jechałam rowerem ze Świnoujścia na Hel. A każdy kto może, czym prędzej nad morze. Wchodzimy na plażę wejściem W3. Wicie. Wokół nas las mieszany, trochę choinek, trochę z przewagą raczej drzew liściastych. Nie piasek, nie droga. Tylko beton pod nogami, płyty betonowe. Ludzie na leżakach przy wejściu. Fajnie. A może zaraz się okaże, jak wygląda w tej miejscowości. Byliśmy tutaj, ale rowerami. Nigdy na dłużej. Uwaga, foka. A plaża w tym miejscu wygląda tak. Jest morze, są fale, jest słońce. Generalnie jest fajnie, jak zawsze. Na tym piasku w miejscowości Wici znajduje się bardzo dużo kamieni. Takich oto otoczaków. Bardzo fajne są te kamienie, ale dla plażowiczów, dla osób, które chciałyby tutaj
sobie odpoczywać bądź leżeć na tej plaży, no to wiadomo, że lepszy jest piasek niż kamienie. Ale dla mnie jest ok. Ja jestem spacerowiczem. Wicie, nieważne. Ważne jest to, że jest morze, że jest słońce i że jest piękna fala. Idąc dalej na naszym przepięknym spacerze, taki zachód słońca, taka plaża i wyjście. Wyjście, na którym jeszcze nie byliśmy, na którym mamy dopiero zamiar je zobaczyć, jak wygląda, o oznaczeniu tajemniczym 1W. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, jaka to jest miejscowość. Ważne jest to, że morze jest zawsze piękne, nieważne gdzie pojedziemy. Oby tylko było gdzie się przespać i niekoniecznie to musi być na plaży, chociaż i to jest fajne. Idąc plażą, spotykamy chłopca. Co robisz, chłopcze? No widać, że kopię dziurę do złota. I czy tutaj są złoża złota? Nie wiem, ale raczej tak. Aha. A diamenty to gdzie mam kopać? Diamenty to są bardziej tam. Aha. No dobra. Skoro są tam, to idę i szukam. Jak podaje wikipedia.pl, Wicie, wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim w powiecie sławieńskim w gminie Darłowo nad jeziorem Kopań. Każdy, kto może, czym prędzej nad morze. Idąc nieco dalej, napotykamy takie wejście. Nie ma ono numerka. Nie wiem, 1W, 2W, 10W. Po prostu jest sobie wejście. Jest ono wykonane z kostki brukowej, a na tych betonowych elementach są rysunki. Fajnie.
podobał Ci się nasz film, daj serduszko. Idąc dalej plażą, napotykamy takie miejsce, gdzie ktoś palił sobie ognisko. A żeby nie było go widać od strony morza, zbudowany został parawan, szałas, zwał jak zwał. Chodzi o to, że jest ustronnie. A każdy, kto może, czym prędzej nad morze. Idąc dalej, idąc nocą, dochodzimy do centrum wsi, miejscowości, zwał jak zwał, Wici albo Wicie. Wicie czy nie Wicie? I to wygląda tak. Jest sobie jakaś droga. Ośrodki wczasowe. Dojść do domku, trzeba iść tam. Oraz ścieżka rowerowa. Tak, trzeba iść tam, gdzie wskazałaś. Fajnie, dzięki za pomoc. Jeśli podobał Ci się nasz film, daj serduszko. W miejscowości Wicie, wzdłuż plaży, wzdłuż Bałtyku, jest parking, na którym za darmo mogą kampery parkować. Dlatego myślę, że fajne miejsce, godne uwagi, bo niewiele jest miejsc, gdzie coś jest za darmo. A tutaj jest. Wicie parking. Jest i plac zabaw dla najmłodszych. A każdy, kto może, czym prędzej nad morze. Pokażę ośrodek. Takie domki szeregowe, plac zabaw, piłka rzeki, małe boisko do gry w piłkę nożną, ławki, no i tyle, pod dębami, Wicie.
A oto nasz domek. Byliśmy tutaj 3 noce. Było fajnie. Domek jest wykonany z drewna. Nie ma kominka, za to jest piecyk elektryczny. Używaliśmy go tylko pierwszej nocy, kiedy było naprawdę zimno. Poza tym jest aneks kuchenny. Są talerze różne, są jakieś tam sztućce i inne garnki, patelnie, tudzież wszystko jest pochowane. Już jest pomyte, bo w tej chwili tak naprawdę to my zaraz wyjeżdżamy. Jest też kuchenka indukcyjna, jest lewozmywak, kawiarka, czajnik. Na dole jeszcze znajduje się kanapa. Znajduje się stolik, lampka nocna oraz telewizor. Praktycznie z tego telewizora żeśmy nie korzystali. Stoi jako rekwizyt. Może jeden raz został włączony na dłuższą chwilę. Łazienka prywatna. Każdy domek ma swoją. Umywalka, prysznic. Ciepła woda pochodząca z bojlera elektrycznego. No i najważniejsza, kibelek. Ale to nie wszystko. Nie koniec atrakcji. Jeszcze jest piętro. Piętro, na które spaliśmy. Schody. Schody są wyjątkowo strome. Jeżeli ktoś, komuś to przeszkadza, to nie jest domek dla niego i trzeba po prostu uważać. One są tak strome, że przypominają po części drabinę. Ale oczywiście idzie się przyzwyczaić. Każdy człowiek, który jest sprawny ruchowo, powinien tutaj dać radę wejść i zejść. Na górze znajduje się łóżko pojedyncze. Drugie łóżko pojedyncze. Szafka nocna oraz lampka. Okno z widokiem na ośrodek i jego atrakcje. Oraz sypialnia główna, odizolowana drzwiami oraz ścianą od pozostałych miejsc do spania, z łóżkiem podwójnym, dużym, w miarę wygodnym, twardym materacem piankowym, oraz drugie łóżko, z którego nie korzystaliśmy. Tak wyglądał nasz ośrodek z zewnątrz, z daleka, a może inaczej, inne słowo użyję, z perspektywy. W takim sąsiedztwie był innych ośrodków. Generalnie to gdzie się obejrzeć, to wszędzie są jakieś domki. Nie wszystkie są czynne, niektóre nie działają. Ale droga, tak jak widać, to kawałek przez las i potem już jest plaża. Także naprawdę blisko morza. A domki bardzo różne, w różnym standardzie. Ale wszystkie nowo budowane domki mają jedną zasadniczą cechę. Są blisko siebie. Nie ma czegoś takiego, że jakaś separacja. Często nawet widuję domki, które są tak blisko, że mają wspólną rynnę. Tutaj akurat to nie jest dobry przykład, ale widywałem już domki, które są bliżej siebie. Bardzo ładny ośrodek. Kolejny ośrodek, Zielony Gaj. Wygląda ładnie. Podoba się? Tak, bardzo. Bardzo mi się podoba i nazwa, ale przede wszystkim te domki są takie ładne, kameralne. Tak, i przede wszystkim nie mają jednej wspólnej rynny. Tylko jest jakaś separacja, nie jest ona wielka, ale powiedzmy, że z 5-4 metry są między domkami, co wcale nie jest standardem. Wystarczy spojrzeć w drugą stronę, zaraz pokażę. O, tutaj domki też są nowe, pod sosenką, wydmowa 7, ale tutaj separacja już wynosi na moje oko 0,5 metra, a oko mam dobre. Środek. To w ogóle nawet metra nie ma. Tak, tutaj jest naciskane jeden przy drugim, ale widać, że domki są na dość wysoki standard po mojemu.
Niemniej jednak są bardzo, bardzo blisko siebie. Rynna w rynne. Tak, tak jak tam jeszcze była separacja jakaś między tymi domkami, no to tutaj już na moje oko mam dość dobre 10 cm. Max. A każdy, kto może, czym prędzej nad morze. Jaki numer? 4W. Prawda, potwierdzam, jest 4W. Także idziemy. Nie byliśmy jeszcze tutaj, jesteśmy pierwszy raz tym wejściem, chociaż jest ono bardzo blisko od naszego ośrodka. Piękne miejsce. Fajnie, że są zrobione te poręcze. Tak wytyczają taki szlak. Tak, one są z takich grubych bali. To jest charakterystyczne dla całego tego regionu. No i już trochę słońce zaczyna zachodzić. No, jesteśmy dzisiaj light. Ale jest pięknie. Nadal ładnie, no. Jeśli podobał Ci się nasz film, daj serduszko.